leży i podkładki. Zdjęła żeldony. Czy kiedyś już się tak zachowywał? No, pan był. Jako 13-latek zbudował w szopie mały reaktor i powiedział, że wszyscy w miasteczku będą mieli darmowy prąd. Sens w tym, że nie ma materiału prościowiania. Ja kupił je przez internet. Przyjechał gość z rządu, posadził Sheldona na krzesle i powiedział, że prawo zakazuje trzymania uranowego yellow cake'a w szopie. I co? Chłopak się załamał. Zamknął w pokoju i zbudował dźwiękowy promień śmierci. Promień śmierci? Tak go nazwał. Ale nie działał na dzieciaki z sąsiadów. Kurzał za to naszego psa. Niebrzydka byłaby z was parę. Nie jesteśmy parą, raczej singlami. Jak dwa plasterki serca, każde w swojej woli. Przyjaźnimy się. Drażliwy temat? Bardzo. Kochani, pora jeść. Panie, dziękujemy ci za ten posiłek i za to, przez co przechodzimy. Pomóż Sheldonowi zwalczyć kryzys. Chwilę ciszy zakończę zdaniem w imieniu Jezusa. Nie musicie się przyłączać, chyba że Duch Święty was porusza. Wraca pamięć. Coś mi świta. Co tu się dzieje? Co się stało? Co? Jaka twoja matka? Jakie wędliny? Wraca siła. Wraca Blok Ekipa. Blok Ekipa. Sezon drugi. W niedzielę o 22 w Comedy Central. Jak tych debili nie widziałem w życiu. Oszczędności. My wiemy, skąd się biorą. Aby je mieć, nie można wydać wszystkiego. Załóż konto oszczędnościowe 2,8% i nie wydawaj wszystkiego. Get in Bank. Szanujemy czas i pieniądze. Smak życia. To wybory, które podejmujemy, są takie.